Podczas tych wyjątkowych listopadowych dni wspominamy tych, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie. 1 grudnia ubiegłego roku zmarł ksiądz Jerzy Dąbrowski, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Janikowie oraz nauczyciel tamtejszej szkoły. Miał 56 lat. Przaża Łobna odprawiona została 4 grudnia, koncelebrowana była przez księży Ziemi Radomskiej pod przewodnictwem biskupa Henryka Tomasika. W piątek 25 marca w wieku 73 lat zmarł Wiesław Andrzej Pawlonka, wójt gminy Gniewoszów. Uroczysta msza żałobna odbyła się w czwartek 31 marca w kościele parafialnym w Oleksowie. Karierę zawodową związał z wojskami lotniczymi służąc między innymi w Dęblinie. Pracował również w Ministerstwie Obrony Narodowej jako radca prawny. W 2002 roku po raz pierwszy został wybrany na wójta gminy Gniewoszów, po raz drugi to Stanowisko objął w 2014 roku. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Oleksowie. W sobotę 9 lipca zmarła Anna Borucka, założycielka i wieloletnia przewodnicząca klubu seniora Złota Jesień w Kozienicach. Od kilku lat zmagała się z ciężką chorobą, ale nadal chętnie uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta. W ostatnich latach aktywnie działała w stowarzyszeniu klub seniora Radosna Jesień przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zawsze radosna i uśmiechnięta, życzliwa ludziom. Taką ją zapamiętamy. Miała 83 lata. W piątek 30 września zmarł Marek Kiełbiński, poeta, satyryk, bajarz. Zawodowo związany był z elektrownią Kozienice. Od wielu lat przebywał na emeryturze. Swój wolny czas poświęcał poezji. Pisał wiersze głównie humorystyczne. W krzywym zwierciadle ukazywał otaczającą nas rzeczywistość. Między innymi wspólnie z Grzegorzem Szewczykiem i Mirkiem Pabianem tworzył kabaret Hamak. Brał też udział w slamach poetyckich organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury. Swymi Występami uświetniał wiele wydarzeń kulturalnych organizowanych na Ziemi Kozienickiej. Miał 67 lat. W niedzielę 9 października zmarł Stanisław Wołos, wieloletni nauczyciel, związany z Kozienicami regionalista, zajmujący się kronikarstwem, pamiętnikarstwem historycznym i heraldyką. Od wielu lat związany był z grupą twórczą Wena, działającą w Kozienickim Domu Kultury. Brał udział w wielu konkursach, zdobył też wiele wyróżnień. Miał 85 lat. W tym roku obchodziliśmy także pierwszą rocznicę śmierci byłego starosty powiatu kozienickiego Janusza Stąpura. Zmarł 10 października 2015 roku. Miał 57 lat.